trochę większy problem, który stoi za mną. Mamy widok z okna z naszego pokoju. No prawie centrum miasta, no bez przesady, tam do centrum jest gdzieś 6 km, nie wiem, pokazuje nawigacja. No proszę bardzo. Folia. Z tej strony fajnie widać, jest folia. Tam ganek z koperkiem, jakiś basenik. Ogórki, ziemniaki, wszystko robią sobie sami. I rury z gazem, te żółte. To jeszcze jak wyjdziemy przed hotel, to wam pokażę taką bramkę z tej rury. Ciekawa sprawa. No, Nowosibirsk zaczął powstawać 100 lat temu, także przypuszczalnie to była jakaś wioseczka wchłonięta przez to miasto. No ale no, u nas widok już niespotykany, żeby w mieście ktoś miał folię i trzymał ogórki. Metro w Nowosibirsku, żebyście nie byli zaskoczeni. Tutaj działa to tak, że kupujecie w kasie żetony albo w automacie za 20 rubli i wrzucacie w bramce przy przejściu. To nie są pieniążki. Ja się złapałem na początku, myślałem, że pan mi wydał 10 rublówki, a tak nie było. Ogólnie to jest trzecie metro w tym roku, w którym będziemy jeździć. Był pierwszy Londyn, Moskwa wiadomo super. Tutaj za mną już widać też z kamienia jakiś ładny obrazek, to też. Także London, I'm sorry, ale kurwa, macie najgorsze metro od tych, co widzieliśmy w tym roku. Bardzo jest przykro. Zgadzamy się z tym? Tak myślę. Kasia też się tak zgadza. Zgadza. W Nowosibirsku są dwie linie metra, nie trudno się zgubić. Na ścianach macie napisany kierunek i kolejne stacje. My jesteśmy gdzieś mniej więcej w centrum. Ogólnie jeśli chodzi o Nowosibirsk, to tutaj nie za dużo jest to oglądać. Byliśmy w sumie zjeść plemini. Takie pierożki rosyjskie. A jutro podskoczymy pod główny dworzec w Nowosibirsku, bo to jest jedyne miejsce chyba takie charakterystyczne tutaj. Sobie zrobimy tam zdjęcie z polonezem i podrzucimy komu trzeba. No i tyle. Wracamy do hotelu odpocząć przed jutrem, bo jutro też dużo kilometrów przed nami. Wyjeżdżamy już. Tak, jedziemy do Krasnojarska. Znaczy nie dojedziemy dzisiaj, ale gdzieś tam w tym kierunku. Nie mogę włączyć cały czas kamerki. Nie kupujcie w Decathlonie kamerek. Geonauta, są gównem. Siemano. Właśnie była nietypowa sytuacja. Jechała terenówka. No i zaczęła mrygać mi światłami od tyłu. No tak myślałem, że wiesz, chłopki i tak dalej. No to może przypadek. Ale mnie wyprzedził. No i mi napierdala. Awaryjki, kierunkowskazy, hamuje. Myślę sobie, no to na bank coś nam odpada. Na bank. Albo jakieś światła nie świecą. No i tak jadę, zwalniam, zanim się zatrzymuje. Lekko go mijam, bo tak wolałem sprawdzić, kto tam siedzi. No i cieszy się do nas jakiś typek i nam macha. No i się zatrzymałem, wysiada z samochodu i nie wiem, cześć, wy z Polski? Bo ja mieszkałem w Polsce i gdzie jedziecie dzisiaj? No, także Rosjanin, umówiliśmy się z nim w Irkucku za 2 dni, bo on będzie tam już jutro, a my nie mam takiego przerobu, żeby być tam już jutro. Więc już się umówiliśmy. Prowadzi jakieś takie objazdówy po Bajkale, więc nam powie, gdzie możemy pojechać sobie na Bajkał, zobaczyć, jak to tam wygląda. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo mi miło, bardzo nam miło, że tak się stało. No. To jest taka historyjka, na którą trochę liczyliśmy, że może się zdarzy, czy ktoś nas zaczepi i coś się uda ogarnąć. Właśnie mijamy panów na DPS-ie. Się tylko patrzyli i nic nie stało, dobra?
Wrocław ogólnie. Jesteśmy między Kemerowem, Maryńsk minęliśmy. Mamy 200 km do Krasnojarska i jest mega kibel z parkingami. Stacje są albo za malutkie, na takich, gdzie się nie za bardzo można zatrzymać, a jak są jakieś trochę większe, to wyglądają fatalnie. Po prostu jest dramat i nie za bardzo jest się gdzie zatrzymać. Miejmy nadzieję, że się uda spać dzisiaj gdzieś w normalnym miejscu. Bo już mamy jeden awaryjny wariant wymyślony, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli tak robić. Kolejny dzień w stacji. Tak. Minęliśmy wczoraj Aczyńsk. Tam gdzieś 20 km jest tam. Niezbyt duża miejscowość. Ogólnie już od nowo od Omska. Jest tak, że takie większe miasteczka są co 200 km. Jest to w sumie fajne, bo można dobrze kilometry gnać. Bo nic po drodze nie ma. Jest tylko albo lasy, albo łąki. Mokradła, tam w przypadku do Nowosibirska, tutaj zaczęło się trochę lasów pojawiać więcej. No, trafiliśmy tutaj wczoraj dopiero, się okazało, że godzina się już przestawiła znowu, więc była 23:20. Nie mogliśmy nic znaleźć od Maryńska do spania. Więc przejechaliśmy 200 km. Więc to mamy taką zasadę, że jak są stacje benzynowe i nie ma na nich tirów i w ogóle żadnego innego auta, to po prostu na nich się nie zostaje. Bo nie jest bezpiecznie. Tak uważamy przynajmniej. I co? Jeśli chodzi o spanie na cicho, to w porównaniu do jakby osób, które nas zainspirowały, które śpią na dziko, a nam podróżują na stopa. Wejść z ulicy w 50 metrów w las i się tam schować za jakiś krzak, to nie jest duży problem. Też bym tak zrobił. Ale mam trochę większy problem, który stoi za mną. Dlatego jest bardzo kolorowy i rzuca się w oczy. Ciężko jest samochodem gdziekolwiek tutaj wjechać, ponieważ nie ma czegoś takiego jak u nas w Polsce, że są takie dróżki prowadzące do lasu. Jak są jakiekolwiek dróżki, to zazwyczaj są wyjeżdżone tylko i wyłącznie dlatego, że na końcu tej dróżki ktoś tam mieszka. I nie wiadomo, ile osób tam mieszka i co tam mieszka, bo zazwyczaj są to drogi takie polne po prostu, które odbijają od głównej drogi. No my póki co jeszcze nie ten. Nie mamy na tyle odwagi, żeby się wbombać w taką drogę i gdzieś tam się rozbić z namiotem. I po prostu czujemy się bezpiecznie na stacji. Może się to zmieni, a może się to nie zmieni do końca wyjazdu. Mimo to spanie w Polonezie nie jest takie złe, bo jest rozwinięte i dopracowane po dwóch wąwolach do optimum. Czyli siedzenia są przesunięte na maksy do przodu. Miejsca na nogi są wypchane jakimiś rzeczami, żeby jakby powierzchnię kanapy powiększyć. No i w taki sposób śpimy. Nie jest to jakoś zajebiście komfortowe, ale spełnia swoje zadanie. No, ja jak co rano, Kasia poszła spytać się o wrzątek na stację. To jest dobre, pytajcie się o wrzątek na stację, bo zazwyczaj dostaniecie go za frikę. Jak macie swoją kawę, to nie musicie płacić 6-7 za kawę. Tylko co? Za darmo? Kipiok bezpłatny, ale wziąłem nam ciastko z twarogiem, bo jest słodki. Zajebiście, czyli kipiok za free. Pasuje. No, ja się zadowalam rano bananem, bo mamy i ogólnie średnio mi idzie jedzenie z rana na tym wyjeździe, bo jeszcze jestem trochę zestresowany ogólnie. Minimalnie, ale pierwsze 2 tygodnie miną jutro. Już jest dużo lepiej, chociaż było fatalnie, ale to jeszcze o tym opowiem. Mój poranek zaczyna się od tego, że przykładam majdan, który cały leży tutaj z przodu, na tył, tak jak był z powrotem. To wam jeszcze pokażę, jak
będę rozkładał spanie może dzisiaj. A tymczasem... Kasia, zabieraj to na dach. Kasia, zabierz to na dach. Ja chcę olej sprawdzić. Dziękuję. Musisz teraz to robić. Tak, teraz. Tak, teraz. Chcę to zrobić, ty chcesz coś zjeść śniadanie, spokojnie. Moja poranna bieżąca konserwacja. Przeglądam, czy nie ma jakichś dodatkowych wycieków. Raczej jest wszystko to, co było, albo gdzieś tam opłacone, tak jak było. Patrzę ogólnie, czy wszystko jest. Sprawdzam, czy jest paliwo w filtrze. Jest, bo wczoraj przełączyliśmy na benzynę. No i sprawdzam olej. Nie będzie tego widać, na pewno nie. A może? Jest pół. Jak co rano praktycznie. A dlatego, że... Nie, że nie bierze oleju, bierze. Codziennie rano dolewam setkę. Tak, żeby było. Polonez spali olej. Ale nie dlatego, że silnik jest zjechany jak smok. Tylko dlatego, że one tak mają. W zeszłym roku na Złą Wolę przejechaliśmy 8,5 tysiąca. Spalił 2,5 litra oleju. W tym roku jest dużo lepiej, ponieważ nie jedziemy na pół syntetyku. W zeszłym roku chciałem być dobry, nalać lepszy olej. Kupiłem pół syntetyk Motula, drogi. No i się okazało, że to nie jest najlepsze rozwiązanie dla Polonezu. Bo jest za rzadki. Za dużo żar i za bardzo klepały zaworki. A w tym roku standardowo klasyczny mineral Lotosa. Przepraszam panie Jarku, że się nie dostosowałem i nie kupiłem minerala wysokiej jakości. Ale próbowałem taki znaleźć. Nie za bardzo się udało. Z tego, co było dostępne w sklepie, musiałem wybrać Lotosa. Tak. Olej dolany. Już go nie sprawdzam, bo prawdopodobnie tą setę, którą dolałem dzisiaj, przepalimy znowu. Póki co przejechaliśmy 6000. Tam bez 100 km chyba i dolałem 1,2 litra. Więc jest całkiem, jest dużo lepszy wynik niż w zeszłym roku. Przypuszczam, że do wody w Ostoku na te 10 tysięcy tam to 2 litry spali. No. Jeszcze się zastanawiam nad wymianą oleju w połowie trasy, ale to jeszcze zobaczymy. Bo jeżeli tak, to będę musiał dokupić olej, bo zabrałem tylko ze sobą 6 litrów oleju. A na przepał coś musi mieć. Dobra, Kasia jest zadowolona, zrobiła sobie tą owsiankę, ja lecę na banana, także do później.